Szczerze to nie mam żadnej motywacji, by nagrać ten film. Bardzo mocno skupiam się na pisaniu mojego licencjatu. No, chciałbym go skończyć do świąt, więc chyba rozumiecie. Także czytajcie Manga Kingdom i zaczynamy. W ogóle ciekawe wieści na start, historyjka okładkowa dobiegła końca, a właściwy chapter zaczynamy od Restrosu w York, gdzie tłumaczy Serafinom, że potrzebuje okazji, by niepostrzeżenie chodzić po wyspie, no bo ponieważ w bezpośrednim starciu by przegrała. Dlatego prosi Snake, by na oczach wszystkich zmieniła ją w kamień, a potem ją oczarowała, gdy już nikogo w pobliżu nie będzie. No i młoda Hancock dostała też polecenie polowania. Okej, tak mi się wydaje. No i widzimy pełną mobilizację wszystkich sił na Egghead pod przywództwem Sentomaru oraz ewakuację wszystkich mieszkańców wyspy. Jednak w tym samym czasie dociera do Egghead statek z bandą załogi Czarnobrodego. Do tego sobie jeszcze wrócimy. Natomiast akcja przenosi się na Elbaf i możemy zobaczyć jednych z sojuszników Shanksa. Załoganci Kida komentują, że po stronie Shanksa jest dużo znanych nazwisk. No i sojusznicy Shanksa chcą załatwić Kida w imię bossa, lecz Imperator się z nimi nie zgadza, gdyż sam chce mimo wszystko Kida załatwić. No i ogólnie podległe mu załogi rozmawiają między sobą, że wielu z nich dało radę tak długo przeżyć na morzu tylko dzięki protekcji Shanksa. Żartują, że jedynym przeciwnikiem dla Rudowłosego jest czas. Tak przynajmniej zrozumiałem. Tutaj dymki są bardzo zakłatwane. Shanks kolejno wchodzi na statek i jego bezpośredni załoganci mówią, że no dadzą sobie radę sami, ale Rudy mówi, żeby nie lekceważyć Kida, bo jest warty 3 miliardy berry, więc dostaje od jednego ze swoich oficerów info o Kidzie, a przy okazji pyta Czarnobrodego, czy go gdzieś widziano, ale niestety nie. Spodziewali się go na Wano, lecz jego też tam nie było. Do tego tematu też sobie wrócimy. Shanks zaczyna studiować informacje o Kidzie, ale w międzyczasie ten szykuje się do ataku. Rudy na szczęście dla nich spojrzał w przyszłość i zobaczył, jak Kid laserem niszczy statki jego podwładnych. Nawet Beckman skomentował, że pewnie widzi piekło w przyszłości. No i co, Imperator złożył Kida i całą jego załogę na Hita, tym samym atakiem, którym Roger powalił Odena? Królewskie Shanksa powala randomów od Kida, czy raczej paraliżuje? Jego załoganci panikują i chcą uleczyć kapitana oraz killera, chcą mu dać kopię poneglyfów i proszą o litość, a tymczasem Dogi i Brogi mają to wszystko gdzieś i wykonują więc swój firmowy atak, mówiąc, że jeżeli używasz działa, to możesz się szykować na kontrę czy coś takiego. I rozdział kończymy tym, że narrator mówi o końcu przygody dla piratów Kida i zostali kompletnie zniszczeni. Ocena tego rozdziału to nie wie, bardzo kontrowersyjny rozdział, który wywołał wiele sprzeczności w fandomie. Ogólnie ciężko powiedzieć, że był zły, ale czy był tak bezpośrednio dobry? Nie wiem. Zacznijmy od tego, że gdzie jest szacunek olbrzymów do Kida? Chłop razem z Lowem obalili Big Mom. Moim zdaniem to powinno mieć duże znaczenie, skoro olbrzymy miały z Big Mom kosę. No ale może w przyszłych rozdziałach dostaniemy coś na tym polu więcej. Drugi temat to kto przepłynął na Egghead. Moim zdaniem walka z Czarnego z Lowem się nie skończyła, a raczej Oda pokaże nam końcówkę tej walki, ale podejrzewam, że Czarny chce dopaść Vegapunka w celu tego, że może on produkować owoce, a jak wiadomo Imperatorowi no zależy na owocach. Także tak samo jak po Pudding na Whole Cake Island, tak samo tutaj przybył Imo Kuzen, który w mojej opinii jest dalej testowana jego lojalność. Z miejsca Czarny raczej by byłemu admirałowi nie zaufał. W ogóle tutaj wychodzi inteligencja Czarnobrodego. Shanks spodziewał się, że może on wykorzystać chaos na Wano do swoich celów, lecz no Czarny przewidział, że Shanks może to przewidzieć i zaczekał po prostu, aż ktoś ciekawy opuści Wano i trafił na Lowa, który ze swoją załogą oraz on sam podołał Imperatorowi, natomiast Kid już nie. Shanks złożył całą jego załogę na Hita, sorry, ale ja tego nie kupuję. Big Mom napierdalała Kida po plecach, a on sobie wstawał bez problemu.
problemu, a Rudy sprzątnął Kida jednym ciosem. Także, nie wiem, power level tutaj został dla mnie całkowicie zachwiany. Tak samo nie obchodzi mnie kwestia tego, że postać historyczna, na której był wzorowany Kid, jest uznawana za najbardziej pechowego pirata w historii. Popatrzmy na to logicznie. Typ z lowem rozwala Big Mom, nawet jeśli z pomocą bomb, a teraz zostaje totalnie zesquashowany. Nie uważam, że to jest koniec historii dla Kida i pewnie mu Oda jakąś rolę wymyśli, na przykład czysto hipotetycznie pod przymusem Shanks go wcieli w swoje struktury i nie piszcie mi w komentarzach, że o, jak tak można zrobić, to jest tylko hipotetyczny przykład, może być tysiące innych, ale typ przed tym skipem był budowany na głównego rywala Luffy'ego, a został spuszczony w kiblu, stracił wszystko i elo, przynajmniej na razie. W sumie cały jego potencjał postaci na tę chwilę wygląda jakby istniał tylko po to, by się podłożyć Shanksowi, a Rudy dostał od niego kopię poneglyfów. Szczerze, nawet przełknąłbym jego porażkę, gdyby chociaż powalczył jak Law z Czarnym i by przegrał po zwykłej walce. W takim wariancie nie miałbym nic przeciwko, gdyby złomiarz został zniszczony. Swoją drogą atak, którego użyli Dogi i Brogi, czyli potężna nacja, sprzątnął statek Kida z powierzchni ziemi, a raczej wody. A Big Mom tym atakiem nigdy nic nie zrobiła. Warto też pamiętać, że Kid chciał przypłynąć, czy raczej popłynąć do mężczyzny ze spaloną blizną. Kto wie, jakie złomiarz może mieć powiązania z Saulem, zakładając, że on żyje. Zawsze Oda może zrobić z Kida postać tragiczną jako pokaz, że nie zawsze w świecie One Piece'a marzenia się spełniają. Jak wiemy, złomiarz nie lubi, jak ktoś się śmieje z jego marzeń. Cóż, chyba na tę chwilę temat wyczerpany i do zobaczenia w następnych materiałach.